Kidowice.pl, czyli mój serwer i Dave'a, na którym wy możecie sobie grać. I ja właśnie dzisiaj jestem na tym serwerze i mam moją wyspę, ale no ta moja wyspa wygląda fatalnie, okej, nie oszukujmy się, jest mocno średnia. Po prostu nie miałem czasu tutaj grać, tak? Wracam i to z nie byle jakim sprzętem, bo jak widzicie mam laskę czarodzieja, łopatę czarodzieja i siekierę czarodzieja. Brakuje nam już tylko kilofa, żeby mieć już wszystko, co jest nam potrzebne. Ale uwaga, patrzcie, to jest moja wyspa, która mega się rozwinęła. Ogólnie mam 3 milionki, ale ulepszyłem troszkę ten jeden blok, ponieważ w tym momencie, jak wejdziemy sobie w ukośnik biomy, mamy coś takiego. Jak widzicie, mam aktywny biom skarbiec i to jest naprawdę chyba jeden z lepszych biomów, ponieważ tutaj, znaczy niby jest beacon, ale nie mam tego beacona, w sensie nawet nie wiem dlaczego on tutaj jest, bo jak widzicie szansa jest 0% na niego, więc beacon totalnie tutaj mi z tego nie leci, ale lecą fajne bloki po prostu, diamentowe, emeraldowe, więc jesteśmy w stanie to naprawdę fajnie sprzedawać. Potrzebowałbym jeszcze tylko i wyłącznie jakiegoś sprzedawcę, miniona, który by mi to sprzedawał. Ja w ogóle chyba miałem takiego sprzedawcę, gdzieś mi się kojarzy, że był, uwaga, minionek sprzedawca, jest, okej, dobra, czy jestem w stanie w takim razie postawić go w tym miejscu. Ustawmy go, żeby on był w tą stronę, czekajcie, nie w tą, w tą, dobra, tutaj w stronę tej skrzynki. Wybierz skrzynkę, dobra, wybieram skrzynkę, pyk, tą. O, nie mam czatu włączonego, nie widzę, czy to mi przyjęło, czy nie. Jeszcze raz, a udało się, pisze na czacie, że się udało, dobra. Skrzynia Szybsona otwarta, ktoś otworzył moją skrzynię i 100 milionów wylosował. Dziękuję wam bardzo, a tak swoją drogą możemy pójść zobaczyć, jak wyglądają te skrzynki. Ja przeprowadzam taką dominację nad Dave'em, że wydaje mi się, że mamy już pewną wygraną w kieszeni, aczkolwiek wszystko się może zmienić tak naprawdę, nie? Ale Dave ma otworzone prawie 1400 skrzynek, a ja mam otwarte 1915. Mega mocne, naprawdę. Szczerze, liczę na to, że będziemy mieli 2000... Dlaczego ja mam tutaj tego skina? Ej, dobra, co jest grane? Dlaczego ja nie mam mojego skina? Co tu się wydarzyło? Chciałbym z kimś nawiązać jakąś współpracę tutaj, która by polegała na tym, żebym mógł oddać ten hełm Dave'a obrzydliwy w zamian za hełm mój. Dobra, ja jestem ciekaw, czy jest ktoś, kto ma mój hełm i chciałby się wymienić. Czy ktoś chciałby hełm w zamian za hełm Dave'a? Proszę, proszę, dajcie mi, bo ja potrzebuję mojego. Dobra, jakiś gracz kakao chce się ze mną wymienić, więc zróbmy tak. TP kakao 777. Dobra, chodź, a ja mam mój hełm faktycznie. Dobra, uwaga, kakao. Tu, dawaj trada. Został zaproszony do trada. Uwaga, jak on mi da mój hełm, to... Ej, dobra, będę mega szczęśliwy. Ściągam hełm Dave'a. Jest, uwaga. Ja daję, dobra, jest mój hełm. Proszę, daj mi mój hełm, proszę, ja nie chcę mieć hełmu Dave'a. Jest! Kakao, jesteś najlepszy. Dobra, uwaga, zakładamy mój hełm. Jest, w końcu mam swój, a nie ten obrzydliwy od Dave'a. Jest mega fajnie, dziękuję. Dzięki, kakao. Jest, super, dobra, ej, dostałem. Dobra. Ja jestem już szczęśliwy, wiecie. Ja już mam wszystko, co chciałem mieć. Mój hełm, ej, dobra, to mi tak pasuje do mojej bluzy. Coś pięknego, mi się naprawdę mega podoba. Ja mam troszkę pieniędzy, mam 300 PLN-ów, więc jestem w stanie co nieco sobie tutaj kupić. Ja bym chciał otworzyć moją skrzynię, proszę, bo ja wiem, że ja mam taką dużą przewagę, nie? Ale jedną skrzynię chcę po prostu, wiecie. Bo ja dawno nie otworzyłem żadnej skrzyni, proszę. Ja bym chciał sobie otworzyć jedną skrzynię. Klucz Szybsona, jeden, kupmy sobie pyk, otwieramy sobie jeden. Pyk, mam mój klucz, oczywiście. Mój klucz, no to powiem wam szczerze, może to być naprawdę coś fajnego z tego. Mam nadzieję, że jakaś część zbroi, proszę, uwaga. Ajajaj, dostałem slajmowe, ej, Egi, no. To nie jest fajne, nic fajnego. To ja nie chciałem czegoś takiego, no dobra, no trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej, jak to mówią. Ej, on sprzedał faktycznie wszystko! Patrzcie, sprzedaje! Ej, dobra, ile ja już mam pieniędzy? 824 miliony mam. Wydaje mi się, że miałem więcej. Znaczy, ja na pewno sporo wydałem już, ale jakby wydaje mi się, że i tak miałem więcej na początku odcinka. Ale może się mylę. Ej, dobra, widzę, że ludzie otwierają tą moją skrzynię, naprawdę jesteście... Serducho dla was, widzowie, dziękuję wam za otwieranie mojej skrzynki. Wiecie co to oznacza, że ja wygrywam w tych skrzynkach? Ja już wam mówię. Jak widzicie, mam tutaj mój przycisk za 100 tysięcy subskrypcji z kanału Szybson. I tak się składa, że wygrywając ten pojedynek z Dave'em... Tutaj mam lekki syf za sobą, przepraszam, nie zwracaj się na to uwagi. Po prostu mam troszkę ciuchów. Wygrywając z Dave'em w tym całym naszym pojedynku, sprawię, że wygram jego przycisk na 100 tysięcy subskrypcji. Się nie mogę doczekać, po prostu już się nie mogę doczekać, aż chwycę ten przycisk i powiem, ja, jest mój.
mój. Jest mój, to jest to. To jest to, już naprawdę nie mogę doczekać, aż go zdobędę. No to będzie naprawdę coś pięknego. Dobra, wiecie co, ja powiem wam tak. Ja jestem ciekaw, ilu z was faktycznie ma otworzone na tyle dużo skrzynek, że wydropili cały set. Chciałbym poznać kogoś na serwerze, kto ma mój cały set. Mam nadzieję, że na taką osobę trafię na Discordzie. Idę na Discord taki dowiedz. Zobaczymy, z kim mi się uda dzisiaj pogadać. O, widzowie, właśnie trwa na serwerze walka o piniatę. Dobra, ale trafiłem na Iwet. Co mnie to tak odrzuca? Gdzie jest ta piniata? Gdzie jest ta piniata? Szybko, szybko. Bam! No nie bije mnie, bije mnie. Szybko. No nie, no nie mogę dobiec do tej piniaty w ogóle. Dobra, ile jest 70 HP? Szybko, 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 szybko. Ostatnie strzały, ostatnie strzały. Nie widzę, gdzie jest ta piniata. Tu. Dobra. 47 HP. Zginęła. A nie, żyje jeszcze. Jest, jest, jest. Szybko, szybko, ja muszę mieć ostatnie uderzenie. Dobra, 4 HP. Nie, nie miałem ostatniego uderzenia. No dobra, ale dostaliśmy co nieco chyba, nie? Z tego też wypada coś? No nie, po prostu kurczaki wypadają, to ja nie chcę. Ale dobra, ej, uzbieraliśmy 37 kamyków. To jest naprawdę fajny wynik i mamy punkty ulepszenia. Odłamki awk, chyba nie jest tak źle. Ej, dobra, jestem na jakimś max 2. Zobaczymy, czy ktoś do mnie przyjdzie w ogóle, czy ktoś zauważy, że jestem na Discordzie. Siema. O, siemano. O kurde, ej, ocenisz wyspy stopki? Czekaj, 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 jak już tutaj przyszedłeś, to jest inny ważny temat. Masz jakieś moje rzeczy z mojej skrzynki? Mam buciki. Masz buciki? Ej, dobra, pokaż. A ja w ogóle pierwszy raz z tobą gadam i tak się jaram. Ej, no ścieprzon, ja jestem jestem twoim fanką największą. Ja też. A, bardzo mi miło. Patrz, to ja Emilka mam, to ja jestem jej siostrą. Ej, dobra, ale ty masz klatę Dave'a, to już się nie lubimy. No, chyba. Ale to był mój pierwszy klucz Dave'a i przez chwilę mi dropło. Aha, no dobra, no dobra. A ile otworzyłaś moich? Twoich? No tak z 20, jeszcze dużo razy kupowałam. Ja też. Okej, dobrze, dobrze. A ma znacie kogoś, kto ma całego seta? Czerwony ma, tylko spodni mu brakuje twoich. Aha, okej, dobra. Ale bo właśnie jestem ciekaw, bo ponoć Dave ma już jakiegoś widza, który ma w cały set. A ja... Trytytka. I on okay. z nim nagrał odcinek. No tak, tak, słyszałem właśnie o tym, że mi to powiedział. Właśnie jestem ciekaw, czy ktoś ma mój cały set. Ale dobra, masz buty. Ewe, pożycz mi buty na chwilę. Zaraz ci je oddam. No dobra. Ale obiecujesz, że oddasz? No tak, no... A, ja nie mogę podnieść tego. Dobra, bo zabrałaś mi buty. Emilia, odrzuć. Nie złożyłam. Ja nie mogę tego podnieść! Dobra, teraz mogę. Dobra, uwaga, jak to się prezentuje na mnie? No nie, no dobra, czekajcie, aż w świetle zobaczę. No czekaj, ja ci zrobię screena, poczekaj. Ja to dawaj, zrób mi screena, no. Ale nie, chodźcie obok mnie, dawajcie, jak już tu jestem, ustawcie się i... Ja nie umiem perspektywy zmienić, bo ja nie umiem perspektywy zmienić, bo ja mam jakiś dziwny komputer. A, okej. No dobra, no to ja zrobię screena. Dobra, to stawajcie. Wszyscy fajnie, ale nie zasłaniajcie się. Dobra, oddaję buty. A co one dają? Czekaj, szybkość. Moje są. Moje czekaj, sprawdzam co dają, szybkość. Dobra, fajnie, gdzie ty jesteś? Bo mi wolno się chodzi. Już ci daję, masz. Dobra, trzymajcie się, słyszymy się niebawem. Hello. Ej, dobra, z tego co widzę, moja wyspa naprawdę bardzo szybko zarabia, bo mamy w tym momencie 1,13 miliarda, a mieliśmy 800 milionów jeszcze nie tak dawno, więc naprawdę faktycznie coś tutaj się sprzedaje i naprawdę fajnie to leci. Mi się wydaje, że możemy na ten sposób fajnie nawet zarobić. Te minionki myślę, że dają radę, na pewno będzie trzeba je leczyć sobie, więc będzie to trzeba tutaj, o, tu leczenie, tu prawda, pyk, leczenie, tutaj pyk, leczenie i wyleczymy sobie jeszcze tego ziomeczka. Uwaga, pyk, leczenie. Dobra, mamy wyleczonych wszystkich. Niech on sobie to wszystko sprzedaje. Czy on to faktycznie sprzedaje? Sprzedaje. Okej, dobra, więc git. Niech w takim razie to się, niech to się rozwija i w ten sposób sobie fajnie na pewno zarobimy. Wiecie co, ja wam powiem tak. Ja jeszcze sobie zrobię tak. Liczę na to, że mi wypadnie jednak co nieco, więc otworzymy sobie jeszcze jeden mój kluczyk i zobaczymy, co z tego wypadnie. Uwaga, pyk. I co mi wypadło? Ej, co mi wypadło? 500 milionów. 500 milionów mi wypadło. No dobra, no to też git, no fajnie, no sianko może być, no, że tak powiem, nie będę narzekać, nie? Ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz dotycząca tego serwera. Ja jakiś czas temu miałem tutaj, prawda, otworzoną skrzynię z petami i miałem kilka petów, ale te pety dostały taki reset. Ja to w ogóle, to otworzyliśmy chyba w ogóle przed startem tych petów, jak to jakiś czas temu otworzyłem na odcinku. Więc dzisiaj chciałbym to powtórzyć, bo jest szansa zdobyć naprawdę bardzo fajne pety. Boże, jak ja bym chciał mieć moją główkę, mojego zwierzaka, byłoby naprawdę mega fajnie. Dlatego, uwaga, robimy sobie tak, premium, wchodzimy w one block, teraz tu mamy inne, to było chyba? Tu, nie, to było na skrzynkach. Mystery boxy, klucze. Ej, dobra, gdzie to się otwierało? Klucz do skrzynki petowej, punkt petowy. Ej, dobra, jak ja mogę zdobyć te punkty petowe? Co jest? Dobra, tu, za punkty ulepszenia. Okej, mam trochę punktów ulepszenia u mnie na wyspie. Weźmiemy sobie w takim razie, bo ja pamiętam, że tutaj ich troszkę miałem. Troszkę dużo. Dobra, idziemy sobie to otworzyć w takim razie. Uwaga, wymienimy sobie to. Możemy mieć jeden...
jeden punkt petowy, a tu trzeba mieć 64? Czy, czekaj, czy ja dobrze rozumiem, czy tu... Ej, to jest mega drogie. Co ty gadasz? To jest takie drogie. Ja mogę to kupić jakoś? Czy ja mogę jakoś kupić punkty petowe? Czy stąd mi może wypaść jakiś punkt petowy, albo nie wiem, albo w ogóle cokolwiek? Ej, co jest? Dobra, zobaczmy w sklepie. No tak średnio. Siemano widzowie, dogrywam to dnia kolejnego, ponieważ tam nie zdążyłem totalnie otworzyć tych skrzynek petowych. Szczerze, to było nie do zrobienia wtedy. Ale troszkę poekspiłem, troszkę popracowałem i już mam. Uwaga, mamy to. Mamy skrzynkę petową, w sensie, no jeszcze nie, musimy sobie odebrać ten klucz, więc uwaga, pyk, mamy. Proszę, że mi wypadła moja główka, proszę. A jakie to są jeszcze inne? Może jakąś inną chcę? Górnik, kluczyk. Nie no, chcę moją, dajcie mi moją. Aha, już otworzyłem. Ej, dobra, co jest grane? Gdzie mam tego peta? Ja nawet nie wiem, jakiego peta mam. Czekaj, pety, ok. Dobra, mam moją siostrę. Dobra, to nie jest zły pet. Ej, gdzie ja znikłem? Dlaczego jestem niewidzialny? Co jest grane? Dlaczego tak się stało, jak ja założyłem tego peta? Jestem niewidzialny, dobra. Dobra, to są tajemnicze umiejętności główki mojej siostry. Ej, oni widzą tą główkę? Ej, oni widzą tą główkę, a nie widzą mnie. Czy widzą mnie? Czekajcie, ej, dobra, sprawdźmy to, pety. Mogę ich trollować tym petem. Ej, ale jak założę tego peta, to się staje niewidoczny. Załóż peta, zarządzaj, usuń na zawsze. Wygasa za 20 dni, to jest... Co, to jest tylko na jakiś czas ten pet? O nie, to ja muszę z niego na jak najlepiej korzystać. Ale dobra, mega fajny pet, tylko dlaczego się staje niewidzialny? Totalnie nie mam pojęcia. Ale okej. Okay. Mamy peta, bardzo fajnie. Będzie trzeba zarobić, żeby ich mieć trochę więcej, bo jednak mimo wszystko chciałbym mieć swoją główkę. Byłoby miło. Chciałbym mieć bardzo moją główkę, ale główka mojej siostry też jest fajna. Więc zachęcam, wbijajcie i dajcie znać, jeżeli wydropicie moją główkę jako peta.